ale były to łóżka wypożyczone od prywatnej osoby. A do tej osoby zwróciła się też jakaś osoba, bo ma gdzieś tam jakiś swój tam większy lokal, no, i o te łóżka. I po prostu przyjechała ta osoba, zabrała te łóżka, bo mówi, jeśli nie jest wykorzystane, nie ma chęci otwarcia, no to więc zostało to po prostu. No, panie tam, wiem, że gotują, wożą te gorące posiłki, ale to już mówię, jest wszystko. Trwało to, mówię, od godziny 10 w poniedziałek rano do godziny 18, jak to mówię, można było zameldować, że jest wszystko gotowe. Nikt nie chciał tego na to rękę wyciągnąć, nikt nie chciał tego przyjeść, no to więc wyszło tak, jak wyszło. Ale ja już mówię, nie chcę tutaj dolewać oliwy do ognia, bo to nie jest. Nie jest to miłe, nie jest to sympatyczne, a tym bardziej mówię, że zaangażowany byłem jako mieszkaniec, a teraz właśnie jestem stawiany jako przewodniczący rady, gdzie ani ja do państwa radnych nie występowałem, ani nie prosiłem o jakieś pomocy, ani, jako mówię, nigdzie się nie afiszowałem, że mam pierwszeństwo, bo jestem przewodniczący rady. Po prostu byłem zaangażowany, to jak większość mieszkańców tej społeczności. Proszę bardzo, pani. Korzystając z okazji, panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam tylko powiedzieć tyle, że pan przewodniczący akurat ma funkcję przewodniczącego i tak adresowane było pismo. Natomiast jest pan radnym z tego obwodu, mieszkańcem i radnym z tego obwodu. Stąd pismo było akurat kierowane do pana, do wiadomości sołtysa tej wsi, który tak naprawdę dysponuje świetlicą. Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam. Byłam na spotkaniu w ubiegły wtorek, to było 1 marca, pani. 1 marca wraz ze strażakiem, wraz z osobą, która zajmowała się rejestracją osób w punkcie w Werbkowicach, wraz z dyrektorem. Panie radny, nie przeszkadzałam panu, kiedy pan mi mówił, co ja mówiłam i czym straszyłam obecnych na spotkaniu mieszkańców, więc jeszcze byłam z osobą, z dyrektorem szkoły. A więc był pan świadkiem, ale ja też miałam ze sobą ludzi, którzy są, myślę, że poświadczą to, że to, co pan powiedział na komisji, jest nieprawdą. Ja informowałam państwa, że bardzo się cieszę z tej inicjatywy i fajnie, że otwórzcie ten punkt, ale pod warunkiem, że wskażecie osobę koordynatora, który będzie się zajmował logistycznie pracą w tej świetlicy na rzecz uchodźców. Tylko tyle albo aż tyle. Jaki wynik, problem, cała Polska wie. Tylko po co? W Podchorcach 15 minut trwała cała procedura, pięknie działa punkt i za to im bardzo dziękuję. I 3 dni czekali na odebranie PSP. A teraz proszę mi powiedzieć, bo to już jest pani wójt, zarzut, w którym momencie ukłamałem radnych na posiedzeniu komisji. Panie radny, proszę odsłuchać sobie swoje słowa z komisji. Nie, proszę mi powiedzieć, w którym momencie okłamałem radę na komisji. Pani wójt, ja nie będę się bawił w dochodzeniowca, skoro pani powiedziała, że ja okłamałem radę na komisji, to proszę mi postawić teraz, powiedzieć, w którym momencie. Bo pani wzięła sobie osoby, proszę panią, nie wiem od kiedy, bo że odpowiedzialną za rejestrację. Dobrze, ale wolontariat to nie jest, proszę panią, służba. Czy pani to rozumie, czy nie? I pani nie jest obowiązkiem wozić młodych ludzi, którzy się przyszli, chcieli pani pomóc, żeby pani ich woziła po świadkach, po świetlicach. Bo pani przyjechała do mnie nie jako Agnieszka Skubis-Rafalska, tylko jako wójt gminy Werbkowice, jako urzędnik, proszę panią. Chciałam państwu pokazać na przykładzie poszczególnych osób, jakie zadania mają pewne osoby w takim punkcie i co należy jakby do obowiązków niektórych osób. Dwukrotnie proponowałam państwu, że mogę zabrać państwa do punktu w Werbkowicach, abyście państwo zobaczyli, jak to funkcjonuje. Nikt z państwa nie chciał skorzystać. I co może powie pani, że nie powiedziała pani, że pani straszyła prokuraturę za samowolne wejście do świetlicy? Nieprawdą to jest? To ja pani przywiozę 12 czy 14 osób, które tam były. Czekaj, Grześ.
Były takie osoby, że powiedziały, że one przeżyły 70 czy 80 lat i one sobie nie wyobrażają, żeby one teraz na stare lata były ciągane po prokuraturach. Bo pani wójt ma takie widzimisię. A pani mówi, że ja kłamię. Czy pani ani kłamie? Pani jedzie cały czas na kłamstwach, bo wysyła pani, każe pani dyrektorowi wystawiać stosowne pismo, dyrektor pisze pismo, pod tym się podpisuje, zwołuje pani przy okazji wywiadówki w szkole, zebranie, zaprasza pani przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego, drugiego, później dla radnych nikt nie chce udzielić głosu, nie chcą dać mikrofonu, bo po co? Pani bajki opowiada, że cała Polska się śmieje z tego. Jeszcze się dobrze te zebranie nie skończyło, a na Facebookach trzeszczało, że aż strach. A druga sprawa, proszę panią, tak samo jak pani mówi, że pani nie pisze w mediach społecznościowych. Pani niech nie pisze w mediach społecznościowych. Pani niech wywiesi, co ma pani wywiesić, na BIP-ie gminy i niech pani udziela informacji mieszkańcom tak bezpośrednio, a nie przez media społecznościowe. Panie przewodniczący, składam wniosek formalny o zarządzenie przerwy i wezwanie dyrektora szkoły, aby wyjaśnił państwu sytuację. Kto z państwa jest za wnioskiem pani wójt? Kto jest przeciw? Wszyscy. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek nie został przyjęty. Panie przewodniczący, w takim razie publicznie pan twierdzi rzeczy, które nie mają miejsca. I nie chce pan, żeby prawda ujrzała światło dzienne, ponieważ pan dyrektor przyszedłby i wyjaśniłby państwu sytuację. Ale pani wójt, ja nie... A w tej chwili mnie pan oskarża. Ale pani wójt, ja nie jestem w stanie teraz zaprosić tych 12 osób, żeby przyjechały, wyraziły swoje zdanie. Ale ja mówię odnośnie pisma, które złożył pan dyrektor. Ale mnie nie... Pismo złożył pan dyrektor, to mówię pani o pismo złożone, ja te pismo odczytałem, ja do pisma nie mam nic, że dyrektor złożył. Była, mówię, za zaproszenie zostaliśmy na zebranie tak zwaną wywiadówkę, bo to nie było nic innego. I mówiliście zupełnie co innego. Mówię, co prawda nie byłem, nie powtarzam, że pani coś powiedziała, czy pan dyrektor powiedział, tylko to, co dowiedziałem się od ludzi. A dzisiaj pani zmienia zdanie, nawet na podstawie tego pisma, dzisiaj pani stwierdza pani, bo to nie to, że otwiera pani halę. To gdzie jest, proszę panią, to kto teraz kłamie w tym miejscu? Szanowni państwo, czy ja kłamię, czy ktoś inny kłamie, czy ktoś chce wyjść z tego obronną ręką? Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt. To, co pani zrobiła, to jest coś bardzo złego. Pani miażdży, wręcz miażdży solidarność międzyludzką, która jest, dzięki której ludzie chcą sobie pomagać. Sobie i uchodźcom, którzy przyjeżdżają do Polski. Pani wójt, pani mi osobiście przynosi ogromny wstyd, bo wszyscy wiedzą, że ja pomagałam pani w kampanii wyborczej. Przyniosła pani ogromny wstyd wszystkim radnym, którzy szli z panią do wyboru. Przyniosła pani wstyd naszej gminie i przyniosła pani wstyd Prawu i Sprawiedliwości. Ugrupowaniu, z którym poszliśmy do wyboru. I ale mam dla pani wyjście z tej sytuacji, takie dla pani bardzo honorowe. Uważam, że powinna pani odejść sama z tego stanowiska. To byłoby z pożytkiem i dla pani, i dla naszej gminy. Dziękuję. Nie wierzę. Dziękuję, panie radny. Czy jeszcze jakieś? To chyba wystarczy do tego punktu. Bardzo, bardzo ładnie pan radny to spuentował. Przechodzimy.